dobry, kolejny odcinek Stella na świecie. Dzisiaj gościem jest Tomasz Wija. Łączymy się z Niemcami. Dzień dobry. Dzień dobry. Powinienem powiedzieć Guten Tag? To jest dobra pora na Guten Tag, czy nie? Możesz powiedzieć Guten Tag, możesz bardzo prosto, tak jak się na północy Niemiec mówi, moin moin. Bardzo dobry. Efektywne. Krótko, zwięźle na temat. Dobrze, mój niemiecki nigdy nie był za dobry, więc nie będę tutaj szedł w te rejony. Będę mówił po polsku, oczywiście ty też. Powiedz mi, gdzie ty jesteś teraz? Ja jestem teraz w Meiningen, to jest na południu Turingii. A jak trafiłeś? W zasadzie blisko bawarskiej granicy. Rozumiem. A jak trafiłeś, bo najpierw chodziłeś do liceum w Cieszynie, jesteś w ogóle z Zebrzydowic. Jak to się stało, że zawędrowałeś właśnie do Niemiec? Jak to się stało? Ja studiowałem rok w Poznaniu na Akademii Muzycznej, śpiew, z mizernymi skutkami, ale akurat to nie była moja wina, tylko profesora, który prawie głos mi zniszczył. I później po tym roku zdałem na studia do Berlina. Tam studiowałem 6 lat, 6 z kawałkiem, bo to, że 6 lat zrobiłem dyplom, jestem dyplomowanym śpiewakiem. Nie miałem przyjemności, czy tam nieprzyjemności robić pracy magisterskiej. Później kilka, jeszcze chyba 2 czy 3 lata jako wolny strzelec pracowałem i od 2011 roku pracuję na etacie w teatrze. Najpierw przez 2 czy 3 lata w Kassel, później byłem 5 lat w Oldenburgu na północnym zachodzie Niemiec, a teraz jestem drugi sezon właśnie w Meiningen w teatrze. Czyli jesteś piewakiem i jednocześnie aktorem, tak? Tak jest. Bas, baryton to twój głos? Tak. I rozumiem, że też wcielasz się w postacie, więc powiedz mi, że to jest trudne być, no nie wiem, śpiewakiem, dobrze to mówię, wokalistą i aktorem jednocześnie na scenie. Jak ty do tego podchodzisz? Wiesz co, moim zdaniem to nie jest trudne, dlatego że wiesz co, czy mówisz, czy śpiewasz, próbujesz w tym wyrażać pewne emocje. Jest oczywiście, ja się tak śmiałem, jest różnica taka w śpiewie klasycznym, w operze, że wiesz, to zdanie, które aktor może wymówić w kilka sekund, na to my potrzebujemy czasem kilkudziesięciu, bo się fraza ciągnie, bo trzeba to zaśpiewać. To było bardzo, bardzo, bardzo wesołe, jak pracowałem nad projektem, którego reżyser faktycznie zazwyczaj na co dzień pracuje z aktorami scenicznymi. Śmialiśmy się, że to jest wszystko bardzo, bardzo fajnie wcielić się w tą postać, no tylko żeby te uczucia przekazać, to czasami trwa, bo się jedna fraza ciągnie, druga fraza się ciągnie, tam są jakieś skoki, więc zanim się w zasadzie wymówi to, co chce, wyśpiewa, potrwa trochę, ale poza tym nie ma specjalnie moim zdaniem, aż tak dużej różnicy, dlatego że jeżeli ja się przygotowuję do pewnej partii, jeżeli pracuję nad pewnym charakterem, na początku zawsze jest tekst. Na początku muszę pracować nad tekstem, muszę wczuć się w to, kim jest ta postać, jak ona funkcjonuje, jak funkcjonuje w stosunku do kolegów i tak dalej. I to później trzeba właśnie na śpiew przełożyć. Jest to trochę pracy, ale jest to niesamowita frajda. Wykorzystujesz pewnie metody aktorskie, tam nie wiem, Stanisławskiego, albo może nie idźmy tak w stronę warsztatu, natomiast chcę zapytać, bo tekst jest w języku niemieckim. Ty się w ogóle porozumiewasz, oprócz tego, że twoim narzędziem jest muzyka, to też porozumiewasz się z ludźmi, którzy współtworzą teatr z tobą w języku niemieckim. Miałeś problem z nauką niemieckiego? Nie, nie miałem. A jak przyjechałeś, to co, do Niemiec, to już... Jak przyjechałem, to jak to się ładnie mówi, ani be, ani be, ani kukuryku. Ja potrafiłem powiedzieć nie, tak, nie wiem, nie rozumiem i dziękuję bardzo. Ale mam to szczęście, że mam dobre uszy. Więc samo funkcjonowanie w tym języku, obywanie się z nim, próbowanie go używać, to poszło bardzo szybko. Dzisiaj z perspektywy, bo to już jest, ja w 2003 przyjechałem do Niemiec, to jest 17 lat, czasami sobie przypominam, jak to było w moim zupełnie pierwszym semestrze,
przypominam sobie to, co mówił mój pierwszy profesor śpiewu i tak się czasem zastanawiam, ale jak ja go byłem w stanie zrozumieć? Ja się dopiero uczyłem tego języka. Nie wiem, jakoś samo to poszło. Nawet nie jestem w stanie dokładnie wyjaśnić jak. Teraz już po prostu w tym języku funkcjonujesz, więc... Teraz działa. Teraz działasz. Działasz też w tej muzyce, bo widziałem, że oprócz tego, że jesteś zatrudniony w teatrze, to też kilka nagród jest na twoim koncie. Możesz tak krótko powiedzieć, co to są za nagrody? Przybliżyć naszym widzom? To były nagrody jeszcze z czasów, gdy ja z teatrem nie miałem nic wspólnego, dlatego że ja studiowałem na wydziale pieśni i muzyki oratoryjnej, muzyki koncertowej. I ja się bardzo dużo wtedy pieśnią zajmowałem i to są właśnie nagrody z konkursów pieśniarskich. Rozumiem. W języku niemieckim śpiewane. W różnych. Ja tam, to wiesz co, tam były niemieckie, angielskie, po czesku coś śpiewałem, po polsku. Bardzo, bardzo różnie. Powiedz mi, co cię zaskoczyło, jak przyjechałeś do Niemiec? Takie pierwsze zaskoczenie pozytywne albo negatywne? Pierwsze zaskoczenie pozytywne, pociągi. Aha. A dlaczego? Wiesz co, jak się wsiadło do takiego pociągu, do tego niemieckiego ICE, on się rozpędził do 250, miejsca czyste, nie było strachu wejść do toalety. Wiesz, jak to, no, wiesz, no nie chcę teraz tak strasznie negatywnie mówić, ale jak sobie czasem przypomnę, wiesz, te podróże między Katowicami a Poznaniem, gdzie ja pierwszy rok studiowałem, które trwały czasem 5,5 godziny, gdzie człowiek wychodził, wiesz, z takim bólem głowy z tego pociągu, to było bardzo pozytywne zaskoczenie. Inne zaskoczenie... W zasadzie nie wiem, czy zaskoczenie, nie pamiętam, czy tego oczekiwałem, czy nie, ale gdy studiowałem w Poznaniu, studiowałem z Polakami, to było zupełnie, zupełnie normalne, wszyscy byliśmy z Polski. Natomiast gdy wyjechałem do Berlina, tam byli ludzie z Korei, z Japonii, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, jakiś Francuz czy Francuzka się trafił, bardzo, bardzo, bardzo różnorodne towarzystwo. To było naprawdę bardzo przyjemne. Pewnie taka otwartość, ale to może idę absolutnie w tym kierunku. Wiesz, tak? to jest to, czego ja się w zasadzie tutaj, bo w teatrach jest dokładnie tak samo. Ja tak się ostatnio zastanawiałem, ilu my, bo tak, też mówiłeś, że my tutaj funkcjonujemy w języku niemieckim, tak ostatnio zastanawiałem się, ilu my mamy Niemców w ansamblu, dlatego że nas jest, jeżeli się nie mylę, teraz chyba 14 śpiewaków i my chyba mamy jedną Niemkę. A, proszę. No to też mówi dużo. Jest kolega z Korei, jest faktycznie jeden z Japonii, mamy pianistkę z Hiszpanii, mamy pianistę z Rosji i tak dalej, więc... Cały świat. Cały świat i to, czego się człowiek uczy w takich spotkaniach, to jest to, że ludzie w zasadzie wszędzie są tacy sami. No proszę. Program nosi tytuł Stella w świecie. Powiedziałeś trochę o tym świecie, w którym teraz jesteś. Powiedz teraz proszę o tym byciu Stella, to znaczy jak wspominasz i Cieszyn, i Zebrzydowice, tę naszą małą ojczyznę. No bardzo przyjemnie. To po niemiecku się nazywa jakoś, prawda? To na H. Tak jest. Mhm. Nie, wiesz co, bardzo przyjemnie śpiewam. Czasem przyjemnie śpiewam, czasem mi się uda. Ponoć ludzie, jak słyszą, to też jest przyjemnie im, więc to jak najbardziej słowo... Wiesz, mam nadzieję, gdyby nie było przyjemnie, coś robiłbym źle. Pewnie byś tego już nie robił. Dobrze, a jak wspominasz, cieszę się, że wspominam przyjemnie, słuchaj, staram się przyjeżdżać dwa razy, przynajmniej dwa razy do roku, gdy mam czas odwiedzić rodziców, poszwendać się po starych kontach. Wiesz, jak byłem ostatnio latem właśnie w Polsce, w Cieszynie, to z partnerką i z małym synem poszliśmy obowiązkowo na Górę Zamkową, rotundę obejrzeć, wdrapać się na wieżę piastowską. To są bardzo, bardzo, wiesz, przyjemne wspomnienia mojego pierwszego pedagoga, powspominać świętej pamięci Jerzego Poloczka, bo gdyby nie on, to bym nie śpiewał dzisiaj. Także to są naprawdę bardzo przyjemne wspomnienia. To miło słyszeć. A syn już widział miejsce pracy taty? Już zaprowadziłeś go do teatru? Nie widział jeszcze nie ma 2 lat, jeszcze troszkę za mały jest. A tak, to faktycznie, to dawkuj odpowiednio. A teatr są teraz u was zamknięte? Jak to jest? Bo u nas do końca grudnia tak, a tak z ciekawości zapytam. My mamy póki co do 20 grudnia zakaz występów.
Natomiast możemy pracować, mogą się próby odbywać, wiesz, na takiej zasadzie, że pracujemy, przygotowujemy coś w nadziei, że gdy poluzują, możemy to od razu hops na scenę i wystawiać. Że, wiesz, żeby nie było przestoju, że faktycznie coś poluzują, a my a musimy najpierw popracować nad tym, bo nie gotowe. Dobrze, to tego ci życzę właśnie, żeby hops na scenę i żeby to wystawiać. Czego ci jeszcze życzyć? Zdrowia. Zdrowia. To tego też zdrowia. Ci życzę. Zdrowia nam się wszystkim przyda. Tak i mam nadzieję, że może zobaczymy się w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. Kiedyś może będzie taka okoliczność, taka okazja. No, też fajnie by było. Nie wykluczasz. Dobrze. Bardzo się cieszę. Nawet bym się cieszył. O, ja też. Dobrze. Bardzo ci dziękuję, Tomaszu, za rozmowę. Tomasz Wija był naszym gościem i do zobaczenia w Cieszynie. Do zobaczenia.